Dzień dobry. Środę 17 grudnia wita Państwa telewizja DEU FSO. Dzień 18 grudnia 1997 roku niewątpliwie wpisze się na stałe w karty historii naszej fabryki. Jutro zakład na Żeraniu otrzyma certyfikat jakości ISO 9002. Dla całej spółki i jej wszystkich oddziałów będzie on potwierdzeniem działalności zgodnej z europejskimi normami jakości produkcji. Certyfikat ten włącza spółkę DEU FSO Motor do elitarnej grupy ponad 400 polskich przedsiębiorstw, które już posiadają to najwyższe wyróżnienie jakościowe. Relację uroczystości nadania certyfikatu ISO 9002 przedstawimy Państwu w najbliższym programie. A dziś będziemy mówić jeszcze o nowych warunkach współpracy z dostawcami dla Żerania. Przybliżymy sylwetkę Kazimierza Zacharskiego z zakładu w Wyszkowie. Przypomnimy raz jeszcze zasady preferencyjnej sprzedaży fabrycznych samochodów. Jak już Państwa informowaliśmy, od 15 grudnia bieżącego roku do końca stycznia roku 1998 wstrzymana została produkcja polonezów Karo Atu. Aby polonezy mogły być konkurencyjne na rynku, trzeba obniżyć koszty ich produkcji. I to nie tylko tu na Żeraniu, ale także u naszych dostawców i kooperantów. Właśnie sposobom i możliwością obniżenia kosztów produkcji podzespołów i części do polonezów, a także dalszej współpracy było poświęcone spotkanie dyrekcji pionu zakupów z dostawcami naszej fabryki. To właśnie ich w największym stopniu dotknie przerwa w produkcji. Jesteśmy partnerami i uważam, że bardzo ważne, a wręcz konieczne jest, żebyśmy się rozumieli. Należy podtrzymywać regularne kontakty, bez względu na to, czy sytuacja jest dobra, czy zła. Sądzę, że wzajemne zrozumienie jest niezmiernie istotne, zwłaszcza gdy sytuacja nie jest zbyt dobra. Ten rok jest szczególnym na naszym rynku. Bezinwestycyjny proces uruchamiania nowych linii montażowych, bezcłowy import, spadek popytu, wreszcie lipcowa powódź wpłynęły niekorzystnie na sprzedaż żerańskich samochodów. Szacuje się, że do końca roku sprzedanych zostanie około 55 tysięcy polonezów. Jak wyliczono, do każdego auta fabryka dopłaca 2000 zł. Aby podnieść konkurencyjność polonezów na rynku, potrzebne jest obniżenie kosztów, zarówno tu na Żeraniu, jak i u naszych dostawców. Myśląc o możliwości sprzedaży naszego samochodu na rynku i utrzymaniu ich w tej pozycji, jaką posiadają, koszty materiałowe muszą obniżyć o przynajmniej 20% minimum i to wszyscy, bez wyjątku. Robiąc głęboką analizę ekonomiczną, da się coś obniżyć. Na czym najbardziej? Na kosztach materiałowych? Na czym? Ja myślę, że i na kosztach materiałowych, ale najwięcej to, jeżeli chodzi o czynnik ludzki, znaczy na robociznie. Nasz zakład produkuje głównie zamki i podnośniki do samochodu Polonez. Jesteśmy otwarci na zwiększenie produkcji, gdyż dysponujemy dosyć sporą mocą przerobową. Jesteśmy dostawcą, któremu zależy na tym, żeby w perspektywie wielu lat pracować z DEU FSO. Mera Błonie dostarcza 30% swojej produkcji na Żerań. Są to zestawy wskaźników i centralne zamki. Około 5000 zestawów miesięcznie. Każdy zestaw w cenie ponad 100 zł. Wstrzymanie zakupów od Mery łagodzi fakt, że zakład samochodów dostawczych DEU FSO w Nysie nie wstrzymał produkcji traków i tam można sprzedać część produkcji. Jednak dyrekcja Mery nadal pozytywnie myśli o rozwoju dalszej współpracy z naszą spółką. Sądzę jednak, że powinniśmy to wspólnie przełamać, jeżeli samochód ma taki udział w rynku, jak ma, a w klasie, w segmencie rynku C samochód jest jednak w Polsce samochodem sprzedawanym w największych ilościach, nie powinno się odpuszczać, jak to się popularnie mówi, to znaczy nie powinno się rezygnować z walki o ten rynek, z walki o utrzymanie tego samochodu. Mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją i dołożą starań, żeby to był jednak sukces. Sugerując współpracę tym dostawcom na przyszłość w zakresie rozwoju nowych samochodów, chcemy umożliwić im również ich rozwój, a straty, jakie by ponieśli czasowo, finansując niejako dodatkowo koszty produkcji części dla Poloneza, na pewno im się zwrócą w okresie późniejszym. Pomóżcie nam po to, żebyśmy my wam mogli pomóc również. W kontynuowanym przez nas cyklu Ludzie naszej fabryki już od dawna przedstawiamy Państwu długoletnich pracowników naszego zakładu, jego oddziałów i spółek.
Dziś chcemy przybliżyć sylwetkę Kazimierza Zacharskiego z Zakładu Zespołów Napędowych w Wyszkowie. Kazimierz Zacharski swoją karierę zawodową w Zakładzie Zespołów Napędowych DUFSO w Wyszkowie rozpoczął w 1982 roku, tuż po ukończeniu Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Najpierw był inżynierem stażystą, a później przeszedł drogę od mistrza na oddziale produkcji narzędzi do zastępcy dyrektora do spraw produkcji całego zakładu. Przed objęciem stanowiska dyrektorskiego był także kierownikiem oddziału produkcji narzędzi, a później szefem narzędziowni. W czasie pracy zdobył opinię dobrego fachowca i organizatora produkcji, co zaowocowało mu sporymi osiągnięciami. Myślę, że moim największym sukcesem, największą satysfakcją jest stworzenie dobrej atmosfery w wydziałach produkcyjnych, wcześniej w wydziałach, którymi kierowałem, oraz tworzenie dobrej atmosfery współpracy ze wszystkimi służbami w zakładzie. Ja myślę, że szybki rozwój DU to szansa rozwoju pańskiej osobowości. Ja również mam taką nadzieję. Zresztą swoją nadzieję opieram na współpracy z zespołami roboczymi. Wszyscy jesteśmy przekonani, że DU jest dla nas szansą. W związku z tym mam nadzieję, a w zasadzie jestem pewien, że wszyscy pracownicy naszej firmy wpisują się w strategię działania koncernu DU. Oprócz pracy zawodowej, która, jak sam mówi, wypełnia mu cały czas, często nawet wolny, choć po trosze zajmuje się filmem i sportem. W przeszłości był współorganizatorem wielu zakładowych imprez sportowych. A co się tyczy życia rodzinnego, to nam powiedział. Mam żonę, dwie córeczki wspaniałe, które są w wieku młodoszkolnym. Mieszkam w bloku blisko zakładu. Kończąc, możemy dodać, że Zakład Zespołów Napędowych DUFSO w Wyszkowie dał szansę rozwoju Kazimierzowi Zacharskiemu, a on ją wykorzystał. Już od ponad miesiąca pracownicy DUFSO oraz członkowie ich najbliższej rodziny mogą kupić Poloneza Plus Tico Espero 1500 oraz Lanosa S na preferencyjnych warunkach. Do końca grudnia bieżącego roku możemy kupić te auta taniej i na raty. Uwaga, przy zakupie Tico i Espero otrzymujemy gratis pełny pakiet ubezpieczeniowy. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Lanos w wersji S dla pracowników tańszy o 10%. Możemy go kupić już za 29 600 nowych złotych. Prawie 3300 zostanie w naszej kieszeni. To 33 stare miliony. Także Tico jest tańsze od ceny podstawowej. W sumie o 3540 zł. I w wersji podstawowej kosztuje 18 360. A Espero 1500? Możemy go kupić o 4550 taniej, płacąc niecałe 32 tysiące. Ponad 45 starych milionów taniej. Kto powie, że to nie jest dobra okazja? A Polones Plus? Karo Plus jest tańszy w sumie o 4060 zł i kosztuje w wersji podstawowej 18 540 nowych złotych. Natomiast przy zakupie Atu Plus mamy łączną ulgę 4190 zł i za wersję podstawową zapłacimy 19 710 zł. Lanosa w wersji S, Tico, Espero, Poloneza możemy też kupić na raty. Oto najważniejsze zasady. Dla pracowników pierwsza wpłata 25% ceny auta. Reszta nawet w 36 ratach oprocentowanych na 1% miesięcznie. Dla członków rodzin pierwsza wpłata 50% ceny. Reszta w 24 ratach. Uwaga, bardzo ważna rzecz. Polonezy Plus, Tico lub Espero 1500 do końca grudnia kupujemy poza dwuletnią karencją na preferencyjny zakup samochodu dla pracowników. Ale jeśli kupisz Tico lub Espero 1500, to dostaniesz w prezencie pełny pakiet ubezpieczeniowy. Przypominamy, że szczegółowych informacji na temat preferencyjnej sprzedaży naszych samochodów udzielają fabryczne salony sprzedaży Zokar i Autoparts. To była ostatnia informacja w naszym dzisiejszym programie. Na zakończenie wszystkim Olimpiom i Bogu Miłom składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe. A z Państwem spotkamy się w piątek. Do widzenia.